się nie nagrywa, albo miejsca na dysku brakło. Widocznie te słowa były skierowane tylko do nas, a nie do nikogo innego. Bóg sobie na pewno odebrał chwałę z tego. Takie było zamierzenie. Dobrze, dzieci już poszły. Dziękuję Panie Boże, że mam przywilej, Panie, dzielenia się z moimi przyjaciółmi, z moją rodziną zawsze słowem, które Ty mi wkładasz w serce. Wierzę, że to jest słowo od Ciebie do nas, do mnie. Proszę, Panie, żeby stał na straży moich ust, aby tylko słowa, które są od Ciebie, były wypowiadane i żeby to słowo wykonało pracę i wróciło do Ciebie. Amen. Temat, że Bóg jest dobrym Ojcem. Ostatnio zostałem troszeczkę napomniany przez Agatę, że za każdym razem, jak już dzielę się słowem, to po prostu tak solidnie daję w kość, dlatego że takie mocno napominające te słowa były. A ja myślę, że wynika to z tego, że to ja bardzo potrzebowałem takich napomnień i dzieliłem się z tym, a wierzę, że Bóg wykorzystuje to i to było też ku zbudowaniu waszemu, więc było o posłuszeństwie, o nieposłuszeństwie, o konsekwencjach tego nieposłuszeństwa, o niekorzystaniu z Bożych narzędzi, o ograbianiu innych z błogosławieństwa, które mogą mieć, jeżeli będziemy wykorzystywać wykorzystywać narzędzia i talenty, które Bóg nam dał. Ale to ważne, żeby zrozumieć, że Bóg się objawia nam jako dobry Ojciec, jako nasz Ojciec. A na początku w Starym Testamencie nie jest tak przedstawiany. Bóg jest przedstawiany jako Pan i Władca, jako ja będę waszym Bogiem, wy macie być posłuszni, mam upodobanie w waszym posłuszeństwie. Dostali Izraelici szereg wytycznych, praw, które mieli wykonywać. Ja wierzę, że takie rzeczy są konieczne na pewnym etapie, bo to był, wiemy, że lud bardzo twardego karku, bardzo knombny, bardzo specyficzny, ale Bóg ich ukochał. A ponieważ ich kocha i jest dobrym Ojcem, więc próbował ich, prowadził ich tak, jak w swojej wszechwiedzy uznał za właściwe. Mojżesz w drugiej Księdze Mojżeszowej 3:13-14 pyta się dosłownie, jak się nazywasz? I Bóg się nie przedstawia jako Ojciec. Bóg podaje mu imię, nie jest ono nam dokładnie znane, było przekazywane ustnie, nie zostało zapisane, ponieważ jeden z przykazań jest, że nie będziesz używał tego imienia nadaremno. Wobec powyższego Izraelici, będąc posłusznymi, nie używali tego imienia, ale z czasem teraz nie mamy pewności dokładnie, nie wiemy, jak to imię dokładnie brzmiało, ale był przedstawiony jako Pan i Władca, jako Bóg gdzieś na wysokościach, jako niedostępny. Tylko trzy osoby w Starym Testamencie mogły rozmawiać z Bogiem. Czyli kapłan, król i prorok, tak? Normalny człowiek nie rozmawiał z Bogiem. Jak nawet usłyszeli głos Boży, jak Mojżesz wołał do Boga i Bóg kazał zebrać cały naród, oni byli przerażeni, jak usłyszeli ten głos jak grom, jak to było dla nich tak przerażający dźwięk, że oni już powiedzieli, to ty sobie Mojżesz tam sobie mów z Bogiem, a do nas przyjdzie nam, przetłumacz to tak, żebyśmy my zrozumieli. Dlatego, że to było zderzenie się z czymś ponadnaturalnym, czego żaden z nich nie mógł znieść. Nawet Mojżesz nie mógłby znieść widoku Bożego. On chciał zobaczyć Boże oblicze i Bóg mu powiedział, że nie możesz mnie zobaczyć, bo byś umarł. Więc mówi, że zasłonię twoje oczy, gdy się przechadzał, zobaczył jakąś tam część Bożej chwały, Bożej obecności. Dopiero w Nowym Testamencie, kiedy Bóg daje nam swojego Syna do nowego rozdziału naszej historii z Bogiem, zaczynamy patrzeć dzięki temu, jak Jezus nazywał Ojca, swojego Ojca i mówił, że my mamy tak do Niego się zwracać. I pada słowo, pierwsze takie nowe nazewnictwo dla Boga, czyli Abba, Abba Ojcze. I nie da się tego przetłumaczyć. Chyba
Pastor kiedyś tutaj też już wspominał o tym, że wyobraźmy sobie, że jest to powiedzenie najkochańszy mój tatusiu, tak czule, z taką miłością, ale jednocześnie z takim szacunkiem, jak zwracamy się do Pana i Władcy w jednym słowie. Nie mamy takiego odpowiednika. To jest słowo aramejskie i ono niesie w tym szacunku ładunek emocjonalny taki, którego my nie jesteśmy w stanie przekazać jednym słowem. Trzeba by kilka zdań zbudować. A oni w tym właśnie wyrażali. Jezus tak zaczął używać. W liście do Galacjan 4:4-7, tu sobie już przeczytajmy. Galacjan. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. To jest do uczniów skierowane słowo, że dostąpiliście czegoś niesłychanego, dostąpiliście usynowienia przez Boga, że już nie mamy pośredników, nie mamy kapłanów, proroków, mamy dobrego Ojca. Bóg zmienia sposób, czy mówi przez listy apostolskie, przez to, co o Duch Święty objawia, zmienia to, jak chce, żebyśmy Jego postrzegali, żebyśmy Go zaczęli postrzegać, ponieważ wykonało się, jak padły słowa, i zasłona została rozdarta i to już nie ma tego miejsca najświętszego gdzieś w jednym miejscu fizycznym, tylko Bóg chce mieć bezpośrednią relację. Bóg uznał, że teraz jest ten etap, kiedy będzie budować z nami relację bezpośrednio, że Duch Święty, którego dostaniemy, jeżeli będziemy wykonywali drogę Pańską, będzie z naszego wnętrza. Woła: Abba, mój tatusiu kochany. Jezus tłumaczy apostołom nowe zrozumienie rodziny. W tym nowym zrozumieniu rodziny właśnie zupełnie inaczej jest to poukładane. Bóg mówi, że ten każdy, kto wykonuje wolę Bożą, jest jego bratem i siostrą i matką. Nie rodzina w znaczeniu tradycyjnym, takim dosłownym. Oczywiście nie przekreślamy znaczenia tej rodziny, ale nadał nowe znaczenie. Powiedział, że jest coś więcej niż ziemski ojciec, ziemska matka. Jest Boża rodzina, gdzie głową tej rodziny jest Bóg Ojciec, jako Ojciec nasz. I teraz do Niego mamy się zwracać: Abba. Jak często myślimy o tym, żeby w taki sposób zwracać się do Boga: Abba. Modliście się tak do Boga? Abba, z takim ładunkiem emocjonalnym, o jakim to słowo mówi, jeżeli zrozumiemy znaczenie, że On jest naszym kochanym tatusiem, ale z takim szacunkiem, że jak Bóg mówi, to mówi raz. Ale jednocześnie bez strachu, bo nie mamy ducha strachu. Ducha Świętego, którego dostaliśmy, to jest po to, żebyśmy wołali do Niego: Ojcze, z głębi naszego serca. Żebyśmy wołali do Niego, przychodzili z każdą radością, z każdym smutkiem. Ja kilka razy już mówiłem, mnie Bóg wiele rzeczy uczył przez moje dzieci. Ja wiem, że największą radością dla ojca, zwykłego ziemskiego ojca, jest to, kiedy przychodzi dziecko i rzuca się w ramiona. I jakikolwiek by nie był ten dzień, to potrafi zmienić wszystko. Ta miłość dziecka, jak przyjdzie i rzuci się wam w ramiona. Ta miłość dziecka, która się okazuje w tym, że jak rośnie jako nastolatek i zaczyna mieć serdecznie dosyć wszystkich i wszystkiego, bo to jest taki okres, ale coś się czasami zmienia, przestawia się program i pytając się, co tam w szkole, zaczyna wylewać serce i zaczyna opowiadać. Połowę przecież rzeczy, ja nie wiem, o czym ona mówi, jak do mnie. Ale to nie o to chodzi. Ja się cieszę tym, że ona po prostu mówi. No w tym wieku moja córka ma 17 lat. I z racji i wieku, i sytuacji rzadko mam taką możliwość, ale jeszcze się to zdarza. To są momenty takie, które ja po prostu pamiętam z ostatnich kilku miesięcy, każdy jeden. I Bóg takiej relacji chce, żebyśmy do Niego przyszli i przez Ducha Świętego, nam danego, wołali do Niego: Abba. Że On jest tak dobrym Ojcem. A jeżeli jest dobrym Ojcem, jeżeli jest Bogiem, jeżeli jest wszechwiedzący, wszechmocny i wie wszystko, no to trzeba słuchać Go. Jest kilka cech
dobrego Ojca, które my jako normalni ludzie tutaj na ziemi w słabych, ułomnych ciałach uznajemy, że Ojciec powinien mieć takie cechy. A są takie rzeczy, które zgodzimy się, że na pewno wszyscy mamy to samo, że Ojciec powinien kochać, że Ojciec powinien rozumieć i znać swoje dzieci, że Ojciec powinien prowadzić, że powinien wychowywać i karcić, że powinien leczyć i dbać i obdarowywać. Są pewne rzeczy, cechy, które chyba nikt się nie będzie sprzeciwiał, że to są cechy dobrego Ojca. Mateusza 7,11. Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Więc przychodzimy i mówimy: Abba, tatusiu. I prosimy o rzeczy. A Bóg swojej dobroci da nam wszystko. Nie zawsze tak, jak my chcemy. Tak jak i my, jak dzieci przychodzą z ufnością, z miłością i proszą o rzeczy, wiemy, czy należy, czy może nie do końca należy dzisiaj dać to, o co prosi. Ale nawet jak to nie jest na dzisiaj, nawet jak to jest kolejna rzecz, którą może niekoniecznie będzie z pożytkiem dla tego dziecka, to wiemy, że tym zrobimy mu przyjemność. I to w pamięci ojca każdego zostanie. I nawet jak to nie jest dzisiaj dla ciebie, ja wiem, że ci to synu zrobi przyjemność. Ja będę o tym pamiętać. Więc jeżeli my zgadzamy się, że pewne są cechy dobrego ojca, o ileż więcej Bóg ma. Ale jakbyśmy każdą z tych rzeczy spróbowali znaleźć, co Słowo Boże mówi o tym, o tym przymiocie, czyli że Bóg kocha. Jana 3,16-17. To chyba jeden z najsłynniejszych, najbardziej znanych wersetów ze Słowa Bożego. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby świat sądził, lecz żeby świat był przez Niego zbawiony. Tak nas Bóg ukochał. Z jakiegoś niezrozumiałego dla nas powodu. Tak nas kocha, że posłał swojego Syna, który za nas zapłacił to wszystko, co powinno spaść na nas. Każdy z nas chciałby być kochanym, chce być kochanym. Źle się czujemy, kiedy nie czujemy się kochani przez innego człowieka albo przez Boga. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie kochać. Zastanawialiście się, że to Bóg jest miłością, to Bóg mówi, co to znaczy kochać, to Bóg definiuje to pojęcie, a my takiej mocy w sobie nie mamy. My możemy przyjąć pewną definicję, czy to, czym, kim jest miłość. I teraz, jeżeli nie przyjmiemy Bożej definicji i wykładni miłości, no to jak myślicie, czy ją przyjmujemy? Nie ma czegoś po środku. Albo się skupimy i zaufamy, że to, jak Bóg pokazuje miłość, to zaufamy i uwierzymy, że Bóg jest miłością i w ten sposób będziemy oczekiwać miłości od drugiego człowieka i dawać tę miłość drugiego człowiekowi, oczekiwać i wyczekiwać tej miłości od Boga i oddawać Mu tę miłość dzięki temu, że pozwolimy, żeby definicja Boża miłości wzrastała w nas, dzięki temu, że Duch Święty w nas mieszka, a nie żadna inna. Czyli nie możemy sami z siebie kochać. Niesamowite, nie? Nam się wydaje, że wszystko przecież możemy, przecież my jesteśmy tacy fajni, nie? A to przecież Bóg jest miłością, więc to On definiuje, więc to jeżeli mówimy, że kochamy, to musimy patrzeć na to, jak Bóg patrzy. Bóg określa swoje przymioty. Bardzo często na początku Słowa Bożego, jeżeli Bóg pierwszy raz coś o sobie mówi, to definiuje pojęcie, co to w ogóle jest.
Czyli określa, czym to w ogóle jest, jak to jest. I to jest jego definicja, jego wykładnia. I on mówi, że tak jest. My oczywiście bardzo często próbujemy sobie to zinterpretować do swojego życia. Ale to Bóg powiedział, że On jest miłością. To Jego pojęcie miłości, Jego zrozumienie miłości, to jest tak, jak On nas, jak chce, żebyśmy byli kochani, żebyśmy się kochali i żebyśmy potem tą miłość wylewali na innych. Dzięki temu, że ona z Bożej definicji, ta Boża definicja miłości, taka miłość będzie w nas wzrastała. Tak nas ukochał, że posłał swojego Syna, żeby cierpiąc zapłacił za nas, za nasze winy. Próbujemy czasami zrozumieć, jak można tak kochać. Człowiek ma taką tendencję, że próbuje wszystko objąć swoim rozumem, bo uważa, że jest na tyle inteligentny i w ogóle, że jest w stanie pojąć i zrozumieć. I pewne procesy oczywiście, mamy rozum do tego, żeby go używać. Ale próbujemy zrozumieć naturę Bożą. Próbujemy zrozumieć to, co Jezus za nas dokonał. Bóg nas rozumie. Psalm 139, wers pierwszy. Panie, znasz i przenikasz moje serce. Zbadałeś mnie i mnie znasz. Bóg nas bada i nas zna. To są rzeczy właściwe Bogu, że On nas bada i zna, a my usiłujemy nieudolnie tylko poznawać. Werset 16. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Bóg wie wszystko o nas. Zaplanował każdego z nas. On tak nas zna. To my byśmy chcieli poznać, rozumieć, jak Bóg działa i ująć to w jakieś schematy, dzięki któremu będziemy mogli zastosować do swojego życia, zamiast się skupić na tym, że mamy po prostu pewne rzeczy przyjąć sercem dzięki temu, że Duch Święty podczas tego usynowienia, podczas tej przemiany, podczas nowonarodzenia mieszka w nas i wtedy nie będziemy poznawali Boga rozumem, tylko będziemy Go poznawali sercem. Ale Bóg nas zna. Zna każdą naszą myśl. Każdy nasz dzień, którego jeszcze nie było. Już wiemy, że nas kocha tak, jak my nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Rozumie nas, zna każdą naszą myśl. Jeżeli wiemy, że Bóg jest dobry, nas kocha i nas zna, to zaczynamy dopełniać obrazu definicji Bożego dobrego Ojca. Boga dobrego Ojca. Każdego z nas przygotował plan. Zanim jeszcze byliśmy w planach, był plan dla nas, Boży plan dla nas. On zna wady i cechy każdego z nas. Przywary, problemy, troski. I jest dobrym Ojcem. I kocha nas. I możemy do Niego wołać Abba i słuchać, co On ma do powiedzenia. Przez to, jak nas zna, następna cecha, to nas prowadzi. Bóg zawsze prowadził swoich wybranych. Czy to były pojedynczy Boży mężowie, czy to był naród izraelski, który był prowadzony przez ogień i dym. Bóg prowadzi tych, którzy są Jego ludem, którzy są Jego teraz dziećmi, tak jak my mamy przyjemność się nazywać. Kiedyś było to bardzo dosłownie, czyli widzieli, kiedy mają się ruszyć, gdzie mają iść, jak szybko mają iść, ile czasu mają czekać. Bóg bardzo precyzyjnie im to wszystko powiedział. Czy my mamy inaczej? Przecież mamy bezpośrednią relację już w tej chwili z Bogiem, tak? Mamy dokładnie tak samo. Mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi, który przekonuje nas o tym, co jest dobre, co jest złe. Przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i prawdzie. Bardzo często rozmawiamy z ludźmi i ludzie, którzy jeszcze nie są ochrzczeni ani w wodzie, ani Duchem Świętym, ale zaczynają widzieć przemiany. Zaczynają widzieć rzeczy, które się u nich zaczęły zmieniać i nie bardzo nawet je rozumieją. Zaczęło im przeszkadzać głupie seriale w telewizji, które przynoszą więcej szkody niż pożytku. Zaczęło im przeszkadzać przeklinanie przez kolegów w pracy.
To wszystko to jest prowadzenie przez Ducha Bożego w naszym sercu. To wszystko objawia nam, czego Bóg od nas chce. Nie mamy znaku w postaci ognia i dymu. Bóg mógłby to zrobić, przecież jest Bogiem. Ale z każdym z nas pracuje indywidualnie. Taki jeden na jeden. Wiecie, że to jest taki najwyższa półka, jeśli chodzi o nauki. Jeden na jeden. Masz nauczyciela tylko dla siebie. Więc każdy z was, wszyscy możemy mieć tego nauczyciela w każdej chwili. Pytanie tylko, czy go pytamy, czy go słuchamy, czy zwracamy się do niego jak tego dobrego tatusia naszego kochanego i czekamy, co on nam powie, jak nas będzie prowadzić. Bo to Duch Święty mieszkający w nas przekonuje nas o tym, czego Bóg chce od nas. Objawia, otwiera nam oczy, uzdatnia pewne talenta, które mamy do tego, żeby Bóg sobie odbierał z naszego życia chwałę. Bo taka jest Boża wola, taka jest wola naszego Ojca. Więc mamy tego naszego osobistego, prywatnego nauczyciela, który mieszkając w nas przekonuje, popycha, wzrasta w nas świadomość tego, że jesteśmy synami Boga Wszechmogącego. Coś niesamowitego, nie? Jesteśmy synami, dziedzicami Boga Wszechmogącego. Czujecie ten klimat? Boga Wszechmogącego, synami i dziedzicami. Czyli wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko. My bardzo często używamy słów, których znaczenia tak naprawdę nie rozumiemy albo je przeinaczamy czy wyolbrzymiamy. I człowiek raczej rzadko powinien używać albo w ogóle słów nigdy, wszystko albo zawsze, bo ich tak naprawdę nie rozumiemy znaczenia. Ale Bóg nie zaprzecza sobie. Bóg jest Bogiem świętym i sprawiedliwym. Jak Bóg mówi wszystko, to znaczy wszystko. Wow, nie? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Jezusie Chrystusie. Dzięki temu, że On objawił się w Jezusie Chrystusie i Jezus mówi, że patrzcie na mnie, zobaczcie Ojca, naśladujcie mnie, będziecie znali Ojca. Znacie takie rodziny, na przykład Marek i Filip. Przecież jak się patrzy na Filipa, to on zaczyna już mówić jak tata. Nie wiem, czy obserwowaliście, jak Filip jest jednym ze starszych dzieciaków, jak koryguje młodsze dzieci w grupie. Jak im mówi, koryguje, jak wzrusza ramionami, mówiąc, że zobacz. No. To dosłownie skóra zdjęta z Marka. To jest po prostu kropla w krople. On się nie może wyprzeć, że coś, że to nie jego syn. O tym właśnie Bóg mówi, Jezus mówił, że patrz na mnie, zobaczysz Ojca, bo są jak jedno z Ojcem. Więc jeżeli Jezus coś robił, to znaczy tak Bóg, Ojciec by zrobił. Tak mówi, że mamy naśladować. To jest naprawdę niesamowite, jak widać, jak dzieci są podobne, ale to pół biedy, jak są wizualnie podobne. Ale jak zaczyna się widzieć słowa, zachowania, określenia, to jest po prostu coś niesamowitego. Jakby się historia cofnęła, nie Marek? Następną rzeczą, którą dobry ojciec robi ze swoimi kochanymi dziećmi, najukochańszymi, to jest wychowuje i karci. To chyba nam, którzy mamy serce, sam Bóg mówi o nas, że mamy serce jakie? Knąbrne, podstępne. Nas trzeba wychowywać i karcić. Każdy z nas jest taki sam. Może nam się czasami wydaje, że ja to jestem lepszy niż on, ona, ona. Nie. Może się lepiej kryjemy z niektórymi rzeczami. Każdy z nas, bo Bóg mówi, że każdego serce takie jest, serce człowieka takie jest. Jest przewrotne, jest niepokorne, jest knobne, więc wymaga napominania. Księga Przysłów, kilka cytatów. Rozdział 3.
3:12. Kogo powie, Pan miłuje, tego smaga? Jak ojciec swojego ukochanego syna. 13:1. 13:24. Kto żałuje swojej józgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. 23:13-14. Nie szczędź chłopcu karcenia, jeżeli go uderzysz józgą, nie umrze. Ty go uderzysz józgą, a jego duszę wyrwie z krainy umarłych. Bóg bardzo dużo mówi o wychowywaniu, używając środków przymusu bezpośredniego, jak to się nazywa w nomenklaturze naszego pastora. To jest wielkie zwycięstwo szatana i oszustwo jego, że można dzieci wychować bezstresowo. Nie można. Amen. Może niepoprawne polityczne w dzisiejszych czasach, ale jak patrzymy na to, co się dzieje z tym społeczeństwem, z tymi krajami, gdzie wychowanie jest właśnie bezstresowe, to naprawdę nie działa. Ja byłem bardzo knobnym synem, bardzo knobnym dzieckiem. Dałem moim rodzicom, szczególnie mojej mamie, mocno się we znaki. Nie wiem, czy będzie kiedyś to słuchała, czy widziała, ale przepraszam cię, mamo. Ja potrafiłem, taki przykład wam powiem, żeby zobrazować, jak dziecko potrafi być knobne. Na rozdanie świadectw w drugiej klasie podstawówki, czyli mam ile lat? 7, 8, 8? 8. O 9 rano jest akademia. W Polsce mamy akademię na koniec roku szkolnego, więc ja poszedłem do szkoły, miałem niedaleko. Chodziłem wtedy już sam do szkoły. Więc o 9 rano była akademia. Zgadnijcie, o której wróciłem do domu. Jak się ściemniało. Moja mama już szła na policję. Ja odwiedziłem wszystkich znajomych. Świetnie się bawiłem. A potem bałem się wejść do domu. Bo wiedziałem, co będzie. Ja dostawałem lanie. Nigdy nie dostałem, żebym nie wiedział za co. I to jest ta różnica, która w dzisiejszych czasach jest zniekształcona, że chcąc uchować przed jakimiś rzeczami, które są niewłaściwe, czyli przed maltretowaniem dzieci, czy znęcaniem się nad dziećmi, bo tu się zgadzamy, że to nie chodzi o to, żeby dzieci bić, tylko chodzi o to, żeby dzieci karcić i korygować. I dobry ojciec, tak samo jak my, tak samo i Bóg, najpierw mówi, jakie są zasady. Potem przypomina, potem upomina, potem zaczyna napominać bezpośrednio przez brata lub siostrę w zborze. No ale przychodzi taki moment, że nie słuchasz, no to konsekwencje będą takie i takie. I to jest tak zwane ostatnie ostrzeżenie. I potem już jest czyn. I można powiedzieć, że to tylko w Starym Testamencie, bo wtedy właśnie Bóg nie był ojcem. No to sobie przeczytajmy Apokalipsa Jana 3:19. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. I Hebrajczyków, tam dłuższy kawałeczek, 12:5-11. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Dalej. No my to sobie znajdziemy tradycyjnie. Hebrajczyków 12. Tak jak mówiłem, jak ja coś mówię, to się zawsze problemy techniczne zrobią. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje.
Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Gdy czy niedaleko więcej powinniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania za krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Każde karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Niepopularne jest w dzisiejszych czasach karanie dzieci. A te dzieci potem, jak nie są karane, wyrastają na małe potworki. I nawet Słowo Boże o tym mówi. Podaję przykłady, kiedy Boży mężowie, bardzo Boży mężowie, nie wypełniali takiego polecenia, nie słuchali tego, jak mają korygować swoje dzieci. Heli miał swojego syna, swoich synów, którzy byli mocno znani z tego, że no, nie szli drogą Heliego, że byli przekupni, oszukiwali, wykorzystywali. I co Heli robił? To jest w 1 Samuela, w drugim rozdziale. Heli zamiast ukarać swoich synów, napominał ich łagodnym, czemu się dopuszczacie tych rzeczy? I poprzestawał na tym. Jakie były konsekwencje? Takich przykładów dużo nie ma, ale one są bardzo znamienne. Jakie były konsekwencje tego, że Heli nie potrafił stanąć jak ojciec i zapanować nad swoimi dziećmi? Ano takie, że upadł jego dom, upadło całe kapłaństwo i bardzo mocno się przyczyniło to upadku całego narodu izraelskiego. Zaniedbanie przed tym, że chciał w pewnie swoim rozumieniu dobrze, ale nie potrafił zrozumieć, że to, że dzisiaj może ja mu wymierzę karę cielesną i będzie to ojca bolało naprawdę. Ale patrzmy, co jest za następnym zakrętem, za następnym wzgórzem. Jakie będą konsekwencje naszego zaniedbania dzisiaj w prowadzeniu, karceniu, karaniu dzieci, nie jako pierwszego sposobu na radzenie sobie. Oczywiście, że jako ostatecznego, ale konsekwentnego. Czyli, że wprowadzamy zasady, określamy, jakie są konsekwencje i przychodzi ten moment, nie wahajmy się tego robić. I tak Bóg robi z nami. Kolejnym przykładem jest Dawid, taki Boży mąż, który nie napominał, to jest 1 Królewskie, pierwszy rozdział, 6 werset. Jego ojciec nigdy nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz? Również i on był bardzo urodziwy, a według czasu urodzenia szedł zaraz za Absalomie, po Absalomie. To był jeden z synów Dawida, który się zaczął obwoływać królem, który był knombny, a Dawid go w jakiś sposób miał słabość do niego i karcił go, tylko napominał słowem. Co zrobił Abiasz? Adoniasz, przepraszam. Co zrobił Adoniasz? Dwa razy próbował przejąć władzę, obalić króla. W efekcie zginął z ręki Salomona. Przez to, że Dawid nie napomniał swojego syna w odpowiedni sposób, nie skarcił go, nie naprostował. Konsekwencje tego były takie, że się rozpuścił do takich granic i tak urosło jego ego, pycha i zachłanność, że Salomon musiał go zabić. Zabić musiał swojego brata. Takie, to są, nie ma tych dużo przykładów w Biblii, ale są, jak są podane, są naprawdę tak znamienne. Jakie mogą być konsekwencje naszego odrobiny zaniedbania? I teraz, my mając swoje dzieci, jak często nam się zdarza, no dobra, no jutro, albo następnym razem wyciągnę konsekwencje, albo bo ktoś mi może zwrócić uwagę, albo na przykład, no pewnie, no zareagowałbym lepiej, ale co inni powiedzą? Ale co jeśli ktoś mi na przykład zwróci uwagę? Zastanówmy się. A jeżeli zrozumiemy ten schemat działania,
że to jest wychowawcze. Wychowawcze musi być w tym znaczeniu, że te zasady są jasne i są bardzo konsekwentne. Bóg jest święty, Bóg sobie nie da z siebie się naśmiewać. Więc jeżeli powiedział, że tak będzie, to tak będzie. Oczywiście mówimy o Bogu, który kocha, który nas zna i rozumie, który nas prowadzi i który chce nas teraz wychowywać, żebyśmy w tej drodze, w której nas prowadzi, postępowali właściwie. Następny element do obrazu Boga jako dobrego ojca. Dobry ojciec karci i wychowuje. Smaga syna, bo go kocha. Bo dzisiaj mu przyłoży raz czy dwa, ale po to, żeby go wyrwać z krainy umarłych. Nie dajmy się zwieść takim rzeczom, które nam... I teraz my to do siebie też odnosimy, bo my jesteśmy Bożymi dziećmi. Czy nam jest niewygodnie, jeżeli przychodzi albo przez brata, siostrę, Bóg nas chce skarcić i smagać. Przychodzi napomnienie, przychodzi niewygodne słowo, a w Kościele Kościół ma nazywać rzeczy po imieniu. My mieliśmy wiele tutaj już przypadków. Przez rok działalności przyszli ludzie, rozmawiamy i nagle się okazuje, słuchaj, masz problem z tym i z tym. To jest napomnienie. I teraz wiemy, ponieważ o tym mówimy, że za chwilę będzie następny krok. Będziemy posłuszni do tego, co mamy nazywać grzechem, nazywamy grzechem. I ci ludzie nie chcą być karceni. Oni uważają, że bezstresowo trzeba wychowywać, bo tylko miłość Boża. Tylko Bóg nas kocha i za chwilę samo przejdzie. No tak. No bo miłość przykrywa wszystko przecież. No to poczekajmy, powielbiajmy trochę Boga i przejdzie samo. Nie, nie przejdzie. Dlatego, że jeżeli nie wykonamy lekcji, jeżeli nie pozwolimy, żebyśmy zostali napomnieni, żeby zostało to wyeksponowane, nazwane po imieniu i teraz okaże się, że trzeba z tego pokutować, bo zostało nazwane po imieniu. I to się tyczy każdego w Kościele. Od liderów po zwykłego, szarego człowieka. Nazwane rzeczy po imieniu to ma być na świadectwo tego, jakim Bóg jest dobrym ojcem. Mamy po ludzku taką tendencję, że no dobra, to tam nie mówmy o tym głośno, nie? Pewne rzeczy powinny być głośno nazywane. Głośno mówione o tych po to, żeby było widać, jak dobrym Bogiem jest nasz ojciec. Jak dobrym ojcem jest nasz Bóg. Że to, co robi, po co pewne rzeczy zostają ujawnione, dlaczego w Kościele zostają ujawnione. Bóg objawia prawdę do naszego życia. Napomina bezpośrednio przez Słowo Boże, a czasami przez brata lub siostrę. Ale jeżeli nie będziemy słuchać, to przyjdą następne kroki, które Bóg podejmie. Czyli będzie nas dociskać, będzie nas karać, bo nas kocha. Jeżeli wiemy, że pewne rzeczy mamy robić, że Bóg nam coś już objawił, że Bóg nas gdzieś popycha, do czegoś nas posyła, Bóg nas prowadzi, znając nas, odczuwamy Bożą miłość i nagle nam niewygodne jest jakieś karcenie, gdzie wiemy tak naprawdę, że jaka jest wola Boża do tej dziedziny życia, do tego działania, co powinniśmy zrobić. Mówimy, podam taki przykład, znam wiele takich osób tutaj w Anglii, które nawet chodzą do kościoła, ale na przykład z benefitami jeszcze mają tak... No wiesz, ja już robię to i naprawdę działam w tym. Już myślę o tym częściej. Już nawet wiem mniej więcej, gdzie mam zadzwonić. Ale wiesz, ten rok jest ciężki, nie? To wiem, już nawet z żoną rozmawialiśmy i teraz, no wiesz jak jest, no tam mamie chciałem wysłać trochę pieniędzy, ale to w przyszłym roku ja wiem, że to jest rzecz, z którą muszę się zmierzyć. Jak nie zrobisz tego od razu, wiedząc, już masz takie przeświadczenie i szukasz tego wyjaśnienia, wytłumaczenia, no to za chwilę Bóg użyje środków przymusu bezpośredniego. Nie? I może się okazać, że stracisz wszystko. Że Bóg ci to po prostu zabierze, nie dlatego, że cię nie kocha, tylko dlatego, że inaczej nie zrozumiesz lekcji i nigdy nie zrezygnujesz z tego grzechu, który jest w twoim życiu. A potem my, jeżeli nie skupiamy się na tym, i nie wychodzimy z definicji, że Bóg jest dobrym ojcem i On wie lepiej niż nam się wydaje i nas kocha, i nas zna, nas prowadzi i nas koryguje, wychowuje, to potem my nagle mówimy, że no jaki ten Bóg już nie fajny jest, bo nam zabrał wszystko. Bo przecież my tak chcieliśmy Mu służyć. Co niedzielę jestem w kościele. Nawet ostatnio pieniądze wrzuciłem Mu, żeby tam, no oni coś tam robią fajnego dla Boga, nie?
to niech mają, wydadzą na to, nie? Jeżeli nie wychodzimy z tego założenia i nie przyjmujemy tej lekcji, nie jesteśmy mu posłuszni, no to jak Bóg może nas, jak jesteśmy Jego synami, usynowił nas w tym, że ofiarował swojego syna, własnego swojego syna, żeby zapłacił za te nasze winy, a my mówimy, no jeszcze rok albo dwa, ale potem to, ja wiem, że muszę się z tym poradzić. Znacie takich ludzi? Ja znam. Oni nawet jak przychodzą do zgromadzenia pańskiego, to długo nie zostają. Polepsza im się troszeczkę samopoczucie, że byli parę razy, podnieśli ręce, aleluja. No, dwa razy na grupie, a potem, no wiesz, musiałem wziąć dodatkowe prace w niedzielę, nie? Bo potrzebne pieniądze są, bardzo są potrzebne. No przecież czegoś trzeba żyć. Ja nie miałem pracy 3 miesiące. Jestem Bogu wdzięczny za to, jak o mnie zadbał. Dzięki temu, że mam Bożą rodzinę, dzięki temu, że mam Marka i Agatę, Marzenkę i Damiana. Pomogli mi strasznie. Dalej pomagają. Wierzę, że będę mógł się im odwdzięczyć, bo Bóg zaopatrzy w te rzeczy. A nie wiecie, na przykład 2 miesiące przed tym, czy miesiąc przed tym, jak ja straciłem pracę, u nich nie było wesoło. Przepraszam, że tak mówię, ale myślę, że się nie obrażą. Wiedząc, że ja stracę pracę, Bóg zabezpieczył u nich to, że nie ma z tym problemu w tej chwili. Że mogli mi naprawdę pomóc bardzo. A miesiąc wcześniej, myślę, że nie byłoby jak. Bóg zadbał o to, dlatego że On swoje dzieci dba. Jeżeli będziemy posłuszni, będziemy przyjmowali pewne lekcje. Ja z tej całej historii parę lekcji przyjmuję, jeszcze je trawię, ale to naprawdę jest wielki przywilej, jeżeli zrozumiemy, że Bóg nas tak kocha, że nas smaga. W tym procesie smagania my mamy mieć taką ufność, jak małe dzieci. Kiedy mamy małe dzieci, jaką one mają ufność, jak one przychodzą do rodziców, tam tata, mama to jest alfa i omega, hero po prostu. A nikt nie żadne kilkuletnie dziecko nie pozwoli, żeby ktoś powiedział coś inaczej niż tata. Słyszeliście na podwórkach, dzieci się bawią, a mój tata powiedział, a moja mama. Przecież ono się nie zastanowiło na tym, ono tylko to usłyszało i nie zadaje pytań. Nie mówi moja ciocia albo wujek z kościoła powiedział coś. Nie. Moja mama, mój tata powiedział, a mój tata robi tak. Wtedy powstają też historie, mój tata jest wszystkim, nie? Mój Damian opowiadał nie o tacie, akurat o dziadku, ale wtedy dziadek był hero, dziadek był wszystkim, łącznie z kosmonautą, żołnierzem. Wystarczyło 2-letniemu Damiankowi powiedzieć, że dziadek był na wojnie i za chwilę pół podwórka wiedziało, że dziadek był na wojnie. Tam się nie zastanawia, to jest taka ufność takiego małego dziecka. I z taką ufnością mamy podchodzić do tego wszystkiego, co Bóg nam daje. Mamy taką ufność? Ja się łapię na tym, że nie. Mamy Madzia, która mówi, że ona zawsze ma taką ufność. A ja nie mam. To się umówimy, powiesz mi, jak to robisz. Dobrze. Ja nie zawsze mam taką ufność. Dlatego cieszę się, że Bóg dopuszcza takie sytuacje, żeby mnie karcić i smagać, bo wiem, że czasami bez takich lekcji pewnych rzeczy by się nie stały w moim życiu. Dba i leczy. Jahwe Rafa, czyli ten Bóg, Pan, który leczy. Dosłownie. I rozumiemy oczywiście, jest mnóstwo przykładów uleczenia z chorób, począwszy od tędowatego, przywrócenia wzroku ślepemu. Ale to nam się chyba tak w miarę rozumiemy, że Bóg wszechmogący wstań i idź i wstał i poszedł. Ale czy rozumiemy, że Bóg leczy serce? Że Bóg leczy relacje? Że to, co my próbujemy czasami sami zrobić, nie mamy zielonego pojęcia, o czym my mówimy.
A Bóg może przyjść i uleczyć to, co my czasami w tych ziemskich naszych rodzinach niszczymy przez dziesięciolecia. Mój tata zginął, jak moja córka miała niecałe 2 latka. Nigdy jej nie zobaczył. Nigdy jej nie poznał. Moje relacje z moim ojcem były dosyć trudne w tamtym okresie. Mój ojciec był alkoholikiem i ja po pewnym czasie miałem tego dość i się odsunąłem. Pomimo, że jak się Zuzia urodziła, to ja zadzwoniłem i próbowałem, ale nie poznał jej nigdy. Nigdy nie zobaczył swojej wnuczki, nie? Dopiero kiedy pozwoliłem Bogu zmieniać rzeczy we mnie, dopiero to zgorzknienie odeszło. Przez wiele, wiele lat, patrząc, że Zuzia zna drugiego dziadka, a może trzeba było jeszcze raz spróbować mojemu ojcu pomóc, a może trzeba było jeszcze raz, żeby się chociaż poznali, żeby moja córka miała jakiekolwiek wspomnienie o dziadku. Mnóstwo takich rzeczy sobie wyrzucałem i się oskarżałem. Dopiero jak Bóg wlał pokój w serce w te rzeczy, zaczęło to odchodzić. Było bardzo trudne dla mnie. Ale Bóg leczy przede wszystkim te relacje i serce. Ciało, ten czas tutaj, naprawdę w pewnym momencie zaczniemy rozumieć, że jesteśmy tutaj tylko krótko i to naprawdę nie ma aż takiego znaczenia. Ale to, żeby nie pozwolić, żeby jakaś gorycz, zgorzknienie, nienawiść, zawiść wzrastały w naszym sercu, nawet przykryte, ładnie przemalowane, że pasują w rogu naszego serca, ono tam sobie zapuszcza korzenie. Kiedyś wyjdzie. Diabeł będzie wiedział, kiedy, jak wykorzystać to. Więc przychodzimy do naszego Abba Tatusia i wołamy: Panie, tylko Ty jesteś ten, który leczy. Pan, który leczy. Jahwe Rafa. Czytajmy sobie z Izajasza 61, 1-3. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącemu nad Syjonem zawój zamiast popiołu. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szeptem Pana ku jego wsławianiu. Szczepem Pana ku jego wsławianiu. Posłał mnie, pierwszy werset, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. W innym tłumaczeniu jest napisane skruszonych w sercu. Ja to trochę inaczej rozumiem. Tych, których serca są połamane. Tych, którzy po prostu cierpią. Cierpią tak, że tego nie widać. Cierpią wtedy, kiedy nikt nie patrzy. W Bożej rodzinie naszym obowiązkiem jest wołać do Boga, żeby nam w rzeczywistości duchowej objawiał, z czym się zmaga nasz brat i siostra, bo każdy się z czym zmaga. Każdy. A jeżeli uważacie, że z niczym się zmagacie, to się oszukujecie. Każdy się z czym zmaga. Każdy ma jakieś rzeczy, które wzrastają w jego sercu i tylko Bóg może to wycinać. I czasami przemalowanie tego wrogu nic nie da. Trzeba prosić, żeby ten, który nas stworzył, zaplanował, kocha, rozumie, prowadzi, który jest władny to wszystko zrobić, żeby przyszedł w swojej mocy, wypełnił to miejsce swoją obecnością, aby nasz duch wspólnie z Duchem Bożym w nas mieszkającym wołali wspólnie: Abba Ojcze, Ty Tatusiu jesteś władny to zmienić i wiem, że Ty przyjdziesz, bo jesteś dobry. Bóg, jak dobry ojciec, obdarowuje. Każdy tatuś obdarowuje swoje dzieci.
Czemu czasami próbujemy udowodnić Bogu, że my jesteśmy tacy już dorośli, że możemy tylko służyć i Mu wykonywać polecenia i reprezentować Boga tutaj? A Bóg mówi, że mamy być jak dzieci. On nas chce przytulić i obdarować. Każdy lubi dawać dzieciom prezenty, swoim dzieciom w szczególności. Nawet jak te dzieci czasami były mniej grzeczne niż zwykle. Widzieć radość na twarzach naszych dzieci jest czymś niesamowitym. Oczywiście nie pomijamy tego punktu, że wychowujemy dzieci, ale samo fakt obdarowywania, dawania prezentów, robienia niespodzianek jest przecież czymś wspaniałym. Jeżeli widzimy, że dzieci mają niespodziankę, dostały coś, czują się docenione, czują się obdarowane, czują się chciane, lubiane, kochane. I Bóg mówi, że mamy być jak te małe dzieci, tak do Niego przychodzić. On nas będzie obdarowywać. Będzie nam dawać błogosławieństwo. Przecież o tylu błogosławieństwach Bóg mówi, jak chce nas obdarowywać każdego dnia, jak On nam da łaskę. No, obdarował nas tym, że dał nam przede wszystkim Syna, dzięki któremu możemy mieć z Nim taką bezpośrednią relację, że taką miłość ma dla nas. Ta łaska jest największym darem, ale jest to taka, jeżeli nie przyjmiemy tego sercem, jest to rzecz taka tak duża i tak obezwładniająca, przynajmniej mnie, że ja chyba tego w życiu nie pojmę, ale te błogosławieństwa takie na co dzień, że mamy kolejny fajny dzień, w którym możemy się cieszyć z tego, co Bóg robi w naszym sercu, że możemy poprosić Boga, żeby nam pokazał, jak możemy sobie nawzajem usłużyć, że możemy doświadczać tego, jak Bóg błogosławi tak zdrowiem, dziećmi, pracą, jakimś talentem, który możemy innym usłużyć. To wszystko jest z Jego miłości, to wszystko są Jego dary dla nas. Dary, które nam Bóg daje, nie są okupione żadnym drobnym druczkiem, żadnymi warunkami, żadnymi umowami. One są nam dane z miłości. Teraz, co my z niektórymi darami zrobimy, to generalnie na początku przynajmniej Bóg nie ingeruje w to. Ale one są dane dlatego, że On nas tak kocha. Bezwarunkowo. Bo Bóg nie robi jakiejś kombinacji, manipulacji, że ja ci dam, jeśli ty będziesz robił tak. Nam się tak zdarza. No przynajmniej mnie się zdarza. Że chciałbym Bogu coś dać i po cichu liczę, że On mi jakoś tam pobłogosławi. Nie? No, słaby jestem. Nie? W takiej ludzkiej naturze. A Bóg daje hojnie, ochoczo. Rozdaje swoje dobra, łącznie z tym, że powiedział, że jesteśmy współdziedzicami Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Współdziedzicami. Wracamy do tego, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jesteśmy współdziedzicami razem z naszym Panem, Jezusem Chrystusem i możemy wszystko. I w Bogu możemy wszystko. Oczywiście nie przekształcamy tego, jak to ludzie mają w zwyczaju, manipulując, bo jeżeli ten Duch Boży w nas mieszka, jeżeli wzrastamy, jeżeli jesteśmy korygowani, kochani, Bóg nas zna i prowadzi, to nie będziemy mieli krzywych myśli na temat tego, jak można wykorzystać to, że możemy wszystko w Bogu, tylko to będzie zdrowe. Bóg jest dobrym Ojcem. Te wszystkie rzeczy, które tu omówiliśmy, bardzo często możemy wskazać konkretną osobę. On jest dobrym ojcem i on tak dba o swoje dzieci. On tak je kocha, on tak je zna, on tak je prowadzi, on tak je wychowuje, karci, obdarowuje. Ale Słowo Boże mówi, że o ile my, będąc złymi z definicji, taką mamy naturę, że jesteśmy knobni, nasze serce jest niepokorne, ale potrafimy tacy być, to o ileż lepszy jest Bóg. Chyba nie potrafimy sobie nawet tego wyobrazić. Ostatnio mówiliśmy podczas spotkania z Gregiem i Erin o pokoleniu 3G. Kojarzycie? O tym, że w rodzinie możemy się skupić na tym, co dzisiaj robimy,
to jest to pierwsze generation, pierwsze pokolenie. Drugie pokolenie, że dbamy o swoje dzieci, żeby one miały zapewnione wszystko. A myślenie trzypokoleniowe to jest dbamy o to, żeby nasze dzieci miały przekazane wartości, dzięki którym będą mogli dalej błogosławić. Dzięki którym będzie dalej rodzina, Boża rodzina, czy zwykła fizyczna, ziemska rodzina, będzie to, co definiuje tą rodzinę, będzie przekazywane dalej, że te wartości są ważniejsze niż te rzeczy takie doczesne, czy dbanie nawet o te rzeczy doczesne. Więc Bóg w swoim oryginalnym planie ustawił Adama i Ewę w ogrodzie Eden, cudownym miejscu, gdzie była Boża obecność, gdzie mieli wszystko, mieli jakieś tam rzeczy, prawa swoje, które mieli, co mieli robić. I taki był zamysł oryginalny Boży dla człowieka, żeby był w obecności Bożej, czy w ogrodzie Eden, czyli zanurzony w Bożej obecności, mając taką relację, że oni tak Boga znali, rozmawialiśmy ostatnio z Markiem, że oni rozpoznawali szum przechadzającego się Boga. Tak Go znali. Taki był pierwotny plan dla człowieka, przez Boga przeznaczony. Teraz, ponieważ człowiek się zbuntował, tak jak i nasze dzieci się buntują, tak Bóg robi wszystko, co wie w swojej mądrości, wszechwiedzy, kochając nas, znając, wychowując do tego, żeby w nas zakorzenić te wartości, żebyśmy dalej w ten sposób zastali. Żeby to, co Bóg chce, żeby określało nas jako synów Bożych, definiowało nasze życie i żebyśmy przekazywali to dalej. Więc jak syn marnotrawny, możemy wrócić do Boga w każdej chwili, jeżeli gdzieś tam odeszliśmy, jeżeli gdzieś nam się gubi coś, jeżeli nie przyjęliśmy lekcji, jeżeli zbuntowaliśmy się albo jeszcze nigdy nie przyszliśmy do Boga. A Bóg jest właśnie takim dobrym Ojcem. On zna nas. On wie, że jeżeli podjęliśmy taką decyzję i idziemy do Niego, to On wybiegnie nam naprzód. Bo On jest tak kocha, tak jest dobrym Ojcem i wie, że jeżeli nie wybiegnie, to możemy nie dobiec. Ale On nas przytuli i nas usynowi. Nam przywróci godność w Jezusie Chrystusie. Nam przywróci godność tego, że reprezentujemy tutaj Boga Wszechmogącego, który jest już w tej chwili nie Panem i Władcą, jest naszym Ojcem, jest naszym Abba. Ja próbuję zrozumieć to pojęcie Abba, jak mam wołać do Boga. Nie potrafię objąć tego rozumem. Chcę, żeby to z mojego serca wypływało. Mój tatusiu, ja Cię tak kocham za to wszystko, co robisz każdego dnia, za te drobne rzeczy, które może dla Was nic nie znaczą, ale dla mnie są świadectwem tego, jak Bóg mnie kocha na co dzień. Więc nie wahajmy się wołać: tatusiu, ja Cię potrzebuję, każdego dnia Cię potrzebuję. Nie zostawiajcie na później, na jutro, bo Bóg jest dobrym Ojcem, który ma upodobanie w tym, żebyśmy przychodzili i prosili Go. On przecież zna każdą naszą myśl, ale przyjdź, poproś. Przyjdź z miłością do Boga. Tatusiu, proszę Cię. A Bóg to w swojej hojności, w swojej miłości, w swojej wielkości oczywiście, że nas obdarowuje. Dziękuj za każdą lekcję, którą masz od Ojca. Bo to znaczy, że Bóg Cię kocha. To jest świadectwo Bożej miłości. I wołaj do Niego codziennie, każdego dnia: Abba Ojcze, dziękuję Ci, Panie, że jesteś i mogę Cię nazywać moim Ojcem. Przemyślcie to. Mam nadzieję, że będziecie się też cieszyli tym, że możemy wołać do Boga jak do swojego Ojca. Że jesteśmy usynowieni w Jezusie Chrystusie. Dziedzicami, współdziedzicami naszego Boga. Amen.